Brakowało wam rzeczy, które Bungie wysyła do streamerów i youtuberów? Mam dla was dobrą wiadomość, to znowu się stało. Doberek, ja jestem Strzybor, a dziś porozmawiamy o pewnym pudełeczku, które dostało kilka osób od Bungie. Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału oraz zostawieniu lajka i komentarza pod tym filmem, oraz o tym, że streamuję na Twitchu, więc zapraszam. Wczoraj o godzinie 18.54 Mrs. Kenner wrzuciła post na Twittera z zagadkowym pudełkiem. A właściwie nie pudełkiem, a pozytywką. Na samej górze mamy napis Survive the Truth, razem z logiem, które niedawno było opublikowane z datą 24 sierpnia, czyli dniem prezentacji Bungie oraz startu nowego sezonu. Sama pozytywka przygrywa melodię trochę melancholijną, trochę idącą w klimaty horroru. Zapewniam was, że nie chcielibyście jej usłyszeć w ciemności, ale sami posłuchajcie. Melodia brzmi mocno gotycko. Ma klimat takiego XIX-wiecznego horroru, co mogłoby sugerować, jak będzie wyglądał dodatek. Albo sezon 15, ponieważ dalej nie wiemy, co tam się stanie. A warto przypomnieć, że podczas sezonu Bezkresnej Nocy twórcy również dostali podobne gadżety, razem z muzyką i wiadomością od Wrony. Więc niekoniecznie ta pozytywka musi odnosić się do dodatku, a może do sezonu. Jednakże już dostaliśmy informację, jak może wyglądać dodatek. Jeśli nie chcecie potencjalnych spoilerów, to przejdźcie do tego momentu w tym filmie. Przeciek na Pastebin przekazywał, że The Witch Queen będzie wpisany w południowy gotyk oraz bycie takim detektywem. I że będzie miał właśnie klimat serialu Twin Peaks. Polecam sprawdzić kilka scen, są bardzo niepokojące. Nie straszne, ale takie mocno creepy. O ile przeciek na Pastebin mówi o nowych miejscach, którymi byłyby Mars, Dreadnought Savatun, Świat Tronu Savatun i tam miałyby być takie klimaty, to są też inne teorie. Jest taka, według której zakłada się, że udamy się do starego Chicago. Wiemy, że pod samym zniszczonym miastem ukrywa się coś i że to zabiło kilka osób. Jest więc zagadka, trzeba odkryć, co się dzieje. Na dodatek Paul Tassi opublikował informację, że sprawdził numer do śledzenia paczki i odpowiedź, jaką dostał, to przybyła do obiektu w starym Chicago. Nie widziałem jeszcze żadnych podobnych wiadomości, więc nie jest pewne, czy to jest prawdą, czy jest to po prostu zwykły trolling. Natomiast już na Reddicie widziałem opinię, że jest to trolling. Na ten moment pozytywkę dostały dwie osoby. Są to Mrs. Kenner oraz Mrs. 5000 Watts. To nie oznacza, że nie dostaną kolejne, zakładam też, że ktoś z Polski też dostanie, tak jak wcześniej kasety z sezonu Bezkresnej Nocy. Jedna z najważniejszych informacji w tej pozytywce to tekst zawarty w środku. Jest tam napisane 8.40 rano Seattle oraz 5.40 po południu Amsterdam. Zakładam, że jest to godzina rozpoczęcia prezentacji. W końcu. Chociaż myślę, że dadzą jeszcze znać w przyszłym tłabie o tym, tak na wszelki wypadek. Według mnie i mojej teorii, myślę, że nie ma tam żadnego kodu, ani żadnej ukrytej wiadomości, a jest to po prostu rzecz, która ma nakręcić zainteresowanie społeczności. To zrobiła i dalej robi dobrze. Dajcie znać, co o tym myślicie w komentarzach. Mam nadzieję, że podobał wam się ten materiał. Zostawcie suba i lajka, jeżeli tak. Mówił do was Strzybor. Do zobaczenia.